Na wstępie zapraszam do zostawienia suba i lajka oraz możecie napisać komentarz i udostępnić film, aby moje wideo lepiej się promowało. Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli moglibyście to zrobić. A teraz przejdziemy do głównego wątku odcinka, czyli moje ustawienia OBS i jakie polecam ustawienia dla osób, które nie mają ani partnera, ani towarzysza na Twitchu. Więc przechodzimy do ustawień. I tutaj tak, tutaj nic nie musicie zmieniać, ale tutaj głównie ja streamuję na Twitchu, więc mam pewien serwis Twitch. Serwer polecam wam ustawić automatycznie zalecane. Teraz tak, ja tutaj mam dodatki czatu, też polecam wam ustawić Better Twitch TV i FrankerFaceZ, jeśli też streamujecie na Twitchu tak jak ja. I tutaj ja mam ustawione ignoruj zalecenia dotyczące ustawień usługi strumieniowej, ponieważ ja streamuję w większym bitrate niż 6000. Teraz pokażę wam wyjście ustawienia. Streaming. Encoder. Ja wam polecam ustawić streamowanie kartą graficzną niż procesorem, ponieważ karta graficzna jest wydajniejsza. W jedynym przypadku, kiedy polecam procesorem, to gdy macie lepszy procesor niż wasza karta graficzna, kiedy wasz procesor jest lepszy od waszej karty graficznej. Streamuję w jakości 1080p, 60 klatek, tryb przepływności. Ja wam polecam CBR. Tutaj są jeszcze inne, ale ja najbardziej polecam ustawić CBR. Przepływność bitrate. Ja mam ustawione 7700. Ale tak, ogólnie z tego co wiem, to chyba górną granicą na Twitchu jest 8000. Ale ja nie chcę dobijać do 8000 albo wyżej, bo to już tak jak mówiłem, jest górna granica. Jak ustawicie 8000 na przykład 1, to już możecie mieć duże ryzyko, że nie dostaniecie jakości źródłowej, czyli będzie 720p60 do wyboru tylko w najwyżej. No i bitrate w takiej sytuacji, w przypadku tego jest chyba 3500 ustawiony przez Twitcha, jeśli wam zabierze jakość źródłową. Ustęp między klatkami 2, profil ustawień, ja polecam ustawić najlepsza jakość, ewentualnie możecie ustawić jeszcze jakość. Profil, ja mam ustawione high, tutaj mam łączone pseudo visual tuning, maksymalna liczba klatek biframe 2. No i teraz tak, ja mam ustawione 7700, bo chcę, żeby mój stream wyglądał bardzo ładnie. Ale to też wygląda z tym tak, że jeśli nie macie towarzysza, nie partnera, to wtedy wam polecam tu ustawić bitrate 4500 i jakość 720p, bo wtedy wy nie dostajecie zmiany jakości, chyba że macie towarzysza i tam ponad 300 obserwujących, ale jak macie towarzysza, to też nie zawsze dostaniecie opcję zmiany jakości. Jedynie partnerzy mają zawsze gwarantowane zmianę jakości. Ja na przykład jak nie mam partnera, tylko mam towarzysza, to na przykład wieczorami polecam zmniejszyć bitrate do 6000, jeśli streamujecie w 1080p i możecie też skopiować ode mnie ustawienia, ale ja polecam to zrobić tylko wtedy, jeśli macie towarzysza i macie tam ponad na przykład 400-500 obserwujących, bo wtedy będziecie mieli w miarę dużą szansę na to transkodowanie i to ogólnie na dostawanie zmiany jakości zależy od różnych czynników. Jednym czynnikiem to jest to, że to jest zależne od tego, jak często streamujecie. Jeśli będziecie mieć dłuższą przerwę od streamowania, to wtedy jak odpalicie streama po dłuższej przerwie, zmiany jakości raczej nie dostaniecie. Tak samo jest z tym, że to też zależy od waszej średniej widzów i tyle, ile godzin przestreamowaliście. Jeśli macie bardzo niską średnią na streamach, tak poniżej 3, to ja wam nie polecam ustawiać tak dużego bitrate'u, bo wtedy możecie nie dostawać jakości źródłowej. Nie jakości źródłowej, tylko zmiany jakości. No i od obserwujących to też tam chyba trochę zależy, ale w najmniejszej części. To właśnie też zależy głównie od średniej. Ja w dźwięku
przypadku streamowania polecam Wam ustawić w ścieżce pierwszej 320, a to dlatego, żebyście mieli lepszą jakość dźwięku na streamie, bo jak ustawicie do 320 ze 160, to jest wtedy lepsza jakość dźwięku. Tak to polecam ustawić, jeśli streamujecie na Twitchu. A teraz wejdę do obrazu. W obrazie mam ustawione 1920x1080, ale tak jak mówiłem, jeśli nie jesteście partnerem ani towarzyszem, to ja Wam polecam tu ustawić 1280x720. Tak samo tutaj Wam polecam ustawić 1280x720. Tutaj bo wtedy takie osoby, które nie mają towarzysza ani partnera, mają mało obserwujących, często nie dostają właśnie opcji zmiany jakości. I typowe wartości FPS ja polecam ustawić na 60. Chyba że jeśli macie słaby komputer, to wtedy możecie zmniejszyć do 30. To teraz tak, ja z jakością lubię 1080, ja też dużo i często streamuję, to w moim przypadku ja dostaję często zmianę jakości, więc ja sobie postanowiłem ustawić 1080p. Bo to też jest i w ogóle nie ustawiajcie jakości większej niż 1080p, ponieważ da się odpalić streama w takiej jakości, ale Twitch po prostu nie obsługuje takiej jakości. Jakbyście na przykład dali 1440p tutaj w rozdzielczości skalowanej, to wtedy wasz stream by wyglądał tak, że jeśli byście mieli transkodowanie, to by widzowie mieli do wyboru 1440p, 720p, 480, 360 i 160p. Więc ja tego wam nie polecam robić i polecam maksymalnie ustawić do jakość 1080p i 60 klatek. No i co? No i to są moje ustawienia. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości, jeśli chodzi o streamowanie na Twitchu. I co? I ja jeszcze raz przypominam o zostawieniu lajka i suba. I to będzie na tyle i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pa, pa.